Jesteśmy na pustej działce budowlanej pod Krakowem. Co nas tu czeka? Budowa domu. My etap po etapie będziemy Wam pokazywali, jak to jest samemu budować dom. Zarówno w tych konkretnych warunkach, jak i w opcji, na którą nasz inwestor się nie zdecydował. Poznacie ekspertów, fachowców, projektantów i wszystkich tych, bez których domu po prostu zbudować się nie da. W każdym odcinku będziemy o jeden krok bliżej celu. Jak już wspominałem, znajdujemy się na pustej działce budowlanej. No, prawie pustej, bo to pod osłoną nocy. Przebrany w barwy ochronne i kominiarkę wdarł się pan elektryk, zamontował tę oto skrzynkę, ale to tylko detal. Na tym etapie ta działka stanowi tylko i wyłącznie plac budowy. Jaki więc będzie pierwszy krok? Pierwszy krok to pojawienie się na działce geodety. Pan Przemysław Domaszka, geodeta. Zacznijmy od tego, czy inwestor potrzebuje jakichś zezwoleń od geodety, żeby zacząć budowę? Zezwoleń nie, natomiast przy wykonywaniu map do celów projektowych dobrze to robić w porozumieniu z architektem i dobrze wystąpić też wcześniej o warunki przyłączeniowe, tak żeby można było określić, jak ta mapa ma być duża, która powstanie. Warunki przyłączeniowe mówią nam, powiedzmy, skąd możemy te media przyłączyć i żeby tak mapa wyglądała, żeby, powiedzmy, była dla budynku i dla mediów. A na czym polega przygotowanie takiej mapy geodezyjnej? Sporządzenie takiej mapy polega na naszych pomiarach tutaj w terenie. Mierzymy generalnie sytuację, czyli przedstawiamy to, co jest na działce w rzucie. Czyli mierzymy wysokości, mierzymy sytuację, która się znajduje, tak żeby później projektant, architekt mógł do tego, powiedzmy, tutaj na bazie tego zaprojektować potrzebne rzeczy. Rozumiem. W trakcie zagospodarowania terenu. Czy możemy teraz dokonać tych pomiarów, jak to zrobimy i jaki do tego potrzebny jest sprzęt? Są dwa takie główne używane przy mapach do celów projektowych, to znaczy odbiornik GPS, dosyć duża rewolucja w geodezji. Drugi ewentualnie tutaj tachimetr uzupełniający ten pomiar. Co to jest? Odbiornik GPS. To jest tutaj ten odbiornik, tak. GPS, tak? On się łączy z satelitą? Tak. I co się potem dzieje? Co my robimy? To, co nas interesuje, no pozyskuje wiele danych, natomiast nas interesuje współrzędne X, Y i wysokościowa Z. Okay. To jest to, co nam będzie potrzebne później do skartowania mapy. No, zaczniemy może od ogrodzenia. Zaczniemy od ogrodzenia, idziemy ustawiać pikietę numer 1. Biorę tą tyczkę, tak? Tak. Dobra, biorę, idę. I przykładamy do rogu ogrodzenia. Czyli na przykład w ten sposób? Tak, możemy w ten sposób. O. I tak naprawdę wszystko sprowadza się do naciśnięcia. Jak mam już ustawione, do naciśnięcia Enter. Mogę? Proszę. Enter. O. Czyli obserwacja została zapisana. Po angielsku pani powiedziała, pan nam przetłumaczył. Dobra, i co? Została zapisana tu? Tak, ja sobie zapisuję, tak, że to jest, powiedzmy, tutaj ogrodzenie, jedynka. Mamy pikietę numer 1 zapisaną i gdzie idziemy dalej? Możemy dalej to ogrodzenie sobie pomierzyć. Chodźmy. Kolejność miejsc do pomiarowania jest dowolna. Ja już pomierzyłem mniej więcej 30. To przy ogrodzeniu. Enter. Miła pani zaraz się odezwie i powie nam, że pomierzyła, co trzeba było pomierzyć. Idziemy dalej? Idziemy dalej. Czyli rozumiem, to, co nam urządzenie sczyta z satelity i z terenu, zapisujemy sobie? Zapisujemy sobie, powiedzmy, szkicujemy sobie tutaj teren, żeby później można było połączyć. Czyli narysujemy sobie jakieś ogrodzenie, zaznaczymy pikietą numer 1 i tej pikiecie numer 1 będzie odpowiadało tutaj współrzędne X, Y i właśnie ta Z. No i teraz
podchodzimy w kolejny róg działki, ale są drzewa i nasze urządzenie mówi nam, że ta pani, która nam normalnie mówi, że już pomierzyła, to nie pomierzy nam, bo nie może się połączyć z GPS-em. To co my teraz zrobimy? No właśnie, no pierwszy problem, faktycznie tutaj przy takich wysokich drzewach, przy budynkach, niestety ta łączność jest ograniczona. Mamy drugi sprzęt, taki metr, który pozwoli nam pomierzyć te takie punkty trudno dostępne dla GPS-a. Aha. To urządzenie nazywa się? Tachimetr. Tachimetr? Tak. Okej. Idziemy po niego? Idziemy po niego. Dobra, tak. Idziemy po tachimetr. Właśnie, to jest ten tachimetr. I jak on działa? On działa, że jest na punkcie ustawiony. Tak. Wysyła laser, tak, w miejsce, które chcemy pomierzyć. A? Odbija i mamy też obserwację zapisaną. Do pomiaru tego urządzenia, do tego miejsca służy jeszcze drugie urządzenie, tak? Tak. Może takie? To w takim razie może ja pójdę z tym urządzeniem tam, a pan będzie mierzył tu, tak? Tak. Jesteśmy umówieni. Okej, idę. To właśnie od tego urządzenia, które mam w ręce, czyli od pryzmatu, zostanie odbity promień wysłany przez dalmierz, który obsługuje pan Przemek. Wciąż idę. I wciąż idę. Teraz ja wysyłam temu panu sygnał, znaczy ten pan wysyła mnie sygnał. Ja ten sygnał pewnie odbijam. No i zobaczymy, co z tego pomiaru wyjdzie. Pan mi pokazuje tak. Znaczy, że jest ok? W porządku? W porządku, pomierzona. W porządku, pomierzona. Super. To wracamy. No i teraz wiem, że przeszedł pan 47 metrów, 22 centymetry od tachimetru. I to wszystko to urządzenie panu powiedziało? Tak. Że przeszedłem ile? Odległość między zamierzonym punktem, a tutaj gdzie stoimy, 47,22. 47 metrów, 22 centymetry. Mój krokomierz osobisty potwierdza ten pomiar. Czyli pomierzyliśmy, co mieliśmy pomierzyć. Cała działka już jest wymierzona od jednego końca do drugiego. I co teraz robimy z tymi pomiarami? W biurze je kartujemy, przeliczamy, kartujemy i sporządzamy mapę. Kartujemy to znaczy? Łączymy te punkty, które pomierzyliśmy, ogrodzenie z ogrodzeniem, drogę z drogą. A więc przenieśmy się do biura pana geodety. Mamy taką bazową mapę, którą powiedzmy dostaliśmy z ośrodka, gdzie tutaj jest granice działek, uzbrojenie podziemne. Wgrywamy po prostu te punkty, które mamy przeliczone z terenu. Widzimy tak, tutaj to co mierzyliśmy, ogrodzenie, zaczęliśmy wtedy od ogrodzenia. Pokazuje nam, w którym miejscu tutaj ta nasza pikieta pomierzona wychodzi. No i w tym momencie bierzemy symbol ogrodzenia i po tych punktach kartujemy po kolei to, co zamierzyliśmy. I właśnie w taki sposób, moi drodzy, nasze dreptanie ze sprzętem po pustej działce zamienia się w mapę geodezyjną niezbędną do rozpoczęcia budowy. Mamy mapę, którą przygotował nam pan geodeta. Nazywa się mapą geodezyjną. I co z tej mapy możemy wyczytać? Co z niej wynika? Jakie są pochyłości? Nie wiem, co najistotniejszego może odczytać z niej? Spadki terenu na danej odległości, czy powiedzmy tutaj, jaki jest spadek między tutaj granicami tej działki. To jest w terenie dosyć złudne, natomiast no, po pomiarach czy właśnie po skartowaniu mapy no, widać, że to co nieraz nam się wydaje, że jest działka jest prosta, no zdarza się, że to są jakieś metr, dwa metry różnicy między właśnie tutaj granicami działki. Także z tej mapy jak najbardziej to będziemy widzieli. Można to odczytać. Nanosimy to wszystko na mapę i co z tą mapą robimy? Kto ją przejmuje? Architekt. Tak więc osobą numer dwa, która pojawi się w historii naszej budowy, jest architekt. Jaka jest rola architekta przy tym projekcie? Architekt jest głównym projektantem budynku. Wymyśla jakby całą bryłę, lokalizację na działce. Natomiast w procesie projektowym bierze jeszcze kilku projektantów, na przykład projektant konstrukcji, projektant instalacji. Architekt całość jakby koordynuje, spina, brzydko mówiąc, do kupy. No i z tego powstaje potem projekt, na podstawie którego uzyskujemy pozwolenie na budowę. Projekt i wizualizacja powstają oczywiście w biurze architekta. Bazą do ich powstania jest mapa terenu budowy. Czyli to jest ta
mapa do celów projektowych, tak? Tak, zgadza się. Którą przygotowuje geodeta. Dziękuję. Więc zobaczmy, jak to wygląda na mapce. Mamy działkę, która jest mniej więcej zbliżona do kształtem do kwadratu. To jest ta, powiedzmy, zielona część. Od strony południowej mamy drogę dojazdową wzdłuż południowej granicy. Na niebiesko przy wschodniej granicy jest zaznaczony zjazd na działce oraz cała strefa wejściowa na teren działki wraz z ukrytym śmietnikiem i z furtką. No i teraz co? Jeżeli mamy drogę od strony południowej, to jakby naturalnym jest lokalizacja budynku odsuniętego jak najbardziej od drogi, czyli wycofanego do tyłu, po to, żeby od strony południowej powstał też ten ogród na działce. Im będzie większy dalej od tej ulicy, będzie sobie przyjemniej na nim zrobić grill. Dokładnie. Właśnie. Więc najbliżej do drogi mamy dosunięty garaż i wjazd bezpośrednio do garażu, natomiast dalej mamy odsunięty cały budynek. A jak to wygląda w terenie? Czy możemy już powiedzieć, w którym miejscu, co będzie się znajdowało konkretnie? Tak, jak najbardziej. Znajdujemy się we wschodnim narożniku działki. W tym miejscu zaprojektowaliśmy zjazd z drogi dojazdowej. Tutaj będzie ten wjazd mniej więcej, tak? Tak, mniej więcej tu w tym miejscu. No, warto zaznaczyć, że jakby granica działki nie jest równo, nie przebiega po granicy drogi, tu jest zostawiony przejściowy pas około 2 metrów na poszerzenie drogi. Okay. Także granica tej działki mniej więcej kończy się tak jak ogrodzenie tutaj sąsiada. Aha. I w tym miejscu zaprojektowaliśmy, tak jak już powiedziałem, zjazd z drogi dojazdowej. Będzie się tu znajdowała cała strefa wejściowa ze śmietnikiem, wszelkie skrzynki przyłączeniowe, skrzynka gazowa, skrzynka elektryczna. Jasne, skrzynki przyłączeniowe. Idziemy dalej, gdzie, w którym miejscu będzie się znajdowało? Mniej więcej na wprost wjazdu będzie znajdował się garaż. Mhm. Jest to część budynku najbardziej wysunięta w kierunku drogi. Następnie od zachodniej strony garażu będzie przejście do drzwi głównych do budynku. Aha. Budynek będzie mniej więcej wypełniał całą szerokość działki, z tym, że z tamtej strony działka też nie dochodzi do samego ogrodzenia tam sąsiada, gdzie stoi ten sąsiedni budynek. Tam jest pozostawiona jeszcze jedna działka o szerokości około 6 metrów, która jest zapewnionym dojazdem do pól w dalszej części. Do pola innego do pola sąsiada, tak, do żeby pola miał sąsiada. Którędy wjeżdżać swoim traktorem na pole uprawy. Tak, no bo gdyby cała działka była zabudowana, no to nie miałby jak dojeżdżać tam do tamtej części. Wydaje się logiczne. A czy może nam Pan pokazać, gdzie będzie wejście do domu, gdzie zaczyna się dom? Dom zaczyna się w odległości mniej więcej 6 metrów od granicy z działką drogową. Mam krokomierz? Od tej granicy akurat 4 metry. Od tej 4. Raz, 2, 3, 4 i od tych 4 metrów? I mniej więcej 6 metrów od granicy z działką drogową. Aha, no to mniej więcej tak można powiedzieć. Jest tu wyznaczona linia zabudowy, która nie pozwala się przesunąć bliżej. Są to zapisy planu miejscowego i one wyznaczają taką linię, która mniej więcej jest wytyczona od budynków, które już istnieją. Aha. I bliżej za tą linię nie można się przesunąć bliżej drogi. Więc my jesteśmy jakby tym garażem zbliżeni maksymalnie do tej linii zabudowy. Do granicy z działką drogową mamy jeszcze 6 metrów, czyli umożliwia to zaparkowanie samochodu jeszcze przed garażem. Następnie z tej strony, to znaczy tak jakby od zachodniej strony garażu, jest przejście do dalszej części budynku, gdzie będą drzwi wejściowe i cała strefa dzienna znajduje się od strony południowej. Wszystkie przeszklenia główne od strony południowej. Możemy to mniej więcej umiejscowić, jakbyśmy przeszli? Ciężko tak złapać bez jakiegoś punktu odniesienia. Ale co, tam mamy garaż, tam mamy garaż. Myślę, że tu w tej części gdzieś będzie cała ta strefa dzienna, to znaczy pokój dzienny, kuchnia. Natomiast oprócz tego jakby z tyłu budynku są dwa skrzydła, wschodnie i zachodnie, w których znajdują się sypialnie. Aha. I one tworzą wewnętrzne patio od strony północnej. Rozumiem. Ten dom, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, to będzie ile kondygnacji? Jest to dom parterowy. Czyli jednokondygnacyjny. Jednokondygnacyjny, tak dokładnie. Myślę, że więcej możemy pokazać teraz na projekcie, na rzucie budynku. Będzie nam łatwiej to wytłumaczyć. Przejdźmy w takim razie do rzutu budynku. Teraz mamy na monitorze rzut budynku, czyli po prostu plan budynku z rozkładem wszystkich pomieszczeń, układ które funkcjonalny, tak, będą tak. się na terenie tego budynku znajdować, tak? Tak, dokładnie. I teraz tak, mamy od strony wjazdu garaż. Tak naprawdę budynek można powiedzieć, że został podzielony na trzy, a w zasadzie na cztery strefy funkcjonalne. Pierwsza strefa to jest garaż wraz z pomieszczeniem technicznym i łazienką. Druga strefa, czyli ta środkowa, to jest cały pokój dzienny, w którym znajduje się kuchnia i jadalnia oraz dwa boczne skrzydła, wschodnie i zachodnie. We wschodnim skrzydle znajdują się pokoje dzieci,
Natomiast lewe skrzydło zachodnie to jest sypialnia rodziców wraz z łazienką i z garderobą. Cały taki oddzielny moduł, który można zamknąć i można powiedzieć, że jest niezależny od pozostałej części budynku. I pomiędzy tymi modułami tam na górze widoczne jest to patio, o którym pan mówił. Pomiędzy modułami widoczne jest patio. I teraz tak jak mówiliśmy, od strony wschodniej, jak i zachodniej nie ma żadnych jakichś atrakcyjnych widoków, dlatego postanowiliśmy, żeby tam nie robić jakichś większych przeszkleń. Są oczywiście na wschodniej stronie jakieś przeszklenia, ale one tam dotyczą jakiegoś gabinetu, czyli takiego pokoju gościnnego, który będzie rzadziej używany, czy tam pomieszczeń technicznych. A żeby było doświetlone odpowiednio to pomieszczenie? Tak, żeby było doświetlone. Natomiast całe główne przeszklenie mamy od strony południowej, tej części dziennej, oraz na drugą stronę na patio. Natomiast pokoje wychodzą częściowo na patio, a częściowo na stronę północną. Jednym z pierwszych efektów pracy architekta i projektantów są wizualizacje przedstawiające przyszły budynek, który stanie na naszej działce. A oto jego front. A to widok od strony północnej. To właśnie tutaj znajduje się patio, o którym wspominał pan architekt. Ale to nie wszystko. Dom, gdzie, co, w którym miejscu będzie, mamy już rozplanowany, a co z infrastrukturą? Do czegoś ten dom trzeba podłączyć, trzeba podprowadzić prąd, trzeba podprowadzić pewnie gaz, wodę. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to można powiedzieć, że działka jest idealna, ponieważ wszystkie media przebiegają w drodze, to znaczy woda, kanalizacja, prąd. Jest to też sprawa o tyle prosta, skoro media są wszystkie w drodze, ponieważ nie trzeba jakby daleko ich ciągnąć, to też wiąże się po prostu z mniejszymi kosztami przyłączenia. No obecnie mamy już na działce postawioną skrzynkę elektryczną. Ona docelowo będzie przy strefie wjazdowej. Skrzynkę? Tak, to jest na razie prąd na budowę, dlatego ona jest postawiona jak najbliżej słupa, a tak jak powiedziałem, docelowo ta skrzynka będzie się znajdowała i ten prąd docelowy będzie się znajdował tam przy strefie wejściowej. Aha, czyli to jest tylko taka tymczasowa skrzynka? To jest tymczasowe przyłącze na budowę, które służy tylko do celów budowy. Aha, rozumiem. A potem będzie przeniesione, już będzie ta właściwa skrzynka. Tak, potem której... będzie to odpowiednio zagospodarowane tam w ogrodzeniu, no tak, żeby to było ładnie poukrywane, żeby po prostu nie stało tak i nie świeciło. Tak, bo to już są te nowoczesne sposoby umiejscowania skrzynek, żeby nie trzeba wchodzić do domu, przeszkadzać mieszkańcom, żeby odczytać licznik. Dokładnie, prawda? Tak. Dostęp do skrzynek muszą mieć służby poszczególnych zakładów, czyli tam gazowni zakładu energetycznego, muszą mieć od zewnątrz, tak żeby nie wchodzić na posesję. Mhm. I bardzo nam się to rozwiązanie podoba. Podłączanie do infrastruktury zobaczycie w kolejnych odcinkach. A już w tym najbliższym drugim dowiecie się, jak na tempo budowy wpływa odnalezienie na działce skarbu, a także jak innowacyjnym i niezwykle oszczędnym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe. Do zobaczenia. Kolega potem mówi, że mu się podoba to, co tutaj robimy. Ja może przetłumaczę. Tak, proszę sobie pomierzyć pikiet numer 3. Tak nam powiedział nasz pies obronny. Cóż, enter. Nic nowego nie wymyślimy. Dobra. Z bombą w sumie sprawa też jest prosta. Z bombą jest sprawa najprostsza. Albo się uda i dzwonimy po sapera, albo się nie uda. Albo trzeba zasypywać dziurę. No jak pięknie można się bawić bez alkoholu. Uwaga. Tak. Poszło? My etap po etapie będziemy wam pokazywali, jak to jest samemu budować.